Cześć, witajcie! Cześć! Witajcie z lotniska, jesteśmy, dotarłyśmy, zaczynamy naszą rzymską przygodę. Jesteśmy bardzo podekscytowane, ale był pewien stres. Dlaczego był stres? Ponieważ były dzisiaj jakieś strajki we Włoszech, 4 godziny i już nam przełożyli lot trochę później. Stresowałyśmy się, że w ogóle nie wylecimy, ja to już troszeczkę zaczęłam panikować. 10 lat wcześniej panikowałabym jeszcze bardziej i pewnie bym się z tych stresów popłakała, ale dzisiaj mówię nie, co ma być, to będzie, jesteśmy i mamy nadzieję, że wylecimy. Czeka nas dużo pracy, będzie się działo dużo w tym vlogu i od razu zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i co, no i zaczynamy. No i niczym profesjonalna influencerka, powiem wam, co mam na sobie. O tę koszulę było mnóstwo zapytań, to nie jest tym razem Massimo Dutti, tylko Zara. Karola, opowiesz historię tej koszuli w trzech zdaniach? Koszula jest moja, Sozimi ją zabrała. Zabrałam i kupiłam mi nową. Karoli kupiłam nową i oczywiście w międzyczasie zalałam ją kawą, wiadomo jak to ja. Na szczęście się tam wszystko jest, już nie mam żadnych. Spodenki są, słuchajcie, z zeszłego sezonu z Hiszpanii, takie białe za 5 euro. I słuchajcie, najnowsze są buty, polska marka, Marco Shoes, bardzo ładne, biało-złote, bardzo mi się podobają, wygodne. No i tyle. No i co jeszcze? Wszystko powiedziałam, to. Ej, piękna biżuteria, o niej opowiemy. Biżuteria Sattva. Taki komplet mam tutaj, słuchajcie, zobaczcie. Opowiemy, nie widać. O. Opowiemy, Karola pokazuje. Dobra. No i nasze walizki. No i nasze walizki. Generalnie to są 4 dni, tak? Ale słuchajcie, prawda jest taka, że tutaj, w tej walizce mamy sprzęt. Mamy dużo sprzętu. Dużo sprzętu. Do nagrań, aparaty, ładowarki, laptop i tak dalej. Co wszystko potrzebujemy. No i reszta to nasza ubranka. Karola też wzięła parę stylizacji. Oczywiście. Więc zaglądajcie też do Karoli. No i co? Lecimy, tak? Lecimy. Karola? Lecimy. Lecimy. Wow. Zaczynamy? Koloseum. Jakby nie było, słuchajcie. Nasz Suzy przewodnik. Tak, nasz pierwszy przystanek na historycznej mapie Rzymu. Umówmy się, jesteśmy tutaj tylko po to, żeby pstryknąć instagramową fotę. I powiem wam, że generalnie wzbudziłam tutaj spore zainteresowanie. Chłopaki tutaj z kawiarni, kelnerzy robili głosowanie. Obstawiali, tak. Obstawiali, z jakiej jestem narodowości, powiedziałam Polonia i tam jeden się cieszył i wygrał. Jak widzicie, te koloseum wielkie za mną, to koloseum Karola mi kazała obejść dookoła. Bo ona szukała idealnego kadru, no i ten kadr znalazłyśmy właśnie w tym miejscu. Nabijamy w każdym razie, słuchajcie, kroki. Tak. Dzisiaj będzie 10 tysięcy jak nic. Ogólnie, na przykład pan mi tutaj przeszkadza i przy zdjęciach też mi przeszkadzał i czuję się niekomfortowo w tej materii, bo dawno mnie tylu mężczyzn nie zaczepiało. Blondynka, wiesz. Jeszcze w czerwonym to już w ogóle. Ale generalnie jesteśmy bardzo na plus, pięknie, mało turystów, początek mamy niezły, a co będzie dalej, to pójdziecie z nami. Będzie super. Suzy sobie odpoczywa i siedzi, a ja chciałam wam pokazać, jak tutaj jest przepięknie i w ogóle te knajpki, uliczki, ja jestem po prostu zachwycona. Jestem w Rzymie po raz pierwszy i zobaczcie. Jest przepięknie. O, a tutaj Suzy. No pomachaj. Mam, słuchajcie, to jest tak pięknie, tak uroczo. Tak się czuje ten klimat włoski teraz, prawda Karola? Tak. Na gorąco co jeszcze możemy powiedzieć? Dużo pracy, ciepło. Dużo pracy, ciepło. Słuchajcie, bardzo dużo osób tutaj się do mnie uśmiecha, szczególnie do mnie. I myślę sobie, czemu oni się do mnie uśmiechają? Panowie podchodzą, chcą zrobić sobie ze mną zdjęcie. I Karola teraz uświadomiła mnie, że tutaj jest mało blondynek. Tak. A jeżeli są blondynki, to mają takie żółty. Nie do końca. I po prostu chyba jestem taką ogólnie atrakcją, bo rzeczywiście mężczyźni się do mnie uśmiechają. Ale jest trochę inaczej niż w Mediolanie, bo w Mediolanie też tam były jakieś takie miłe sygnały, natomiast tutaj ich jest bardzo dużo i to jest przemiłe. To jest przemiłe, absolutnie. I może jeszcze opowiesz o naszej sytuacji na drodze? A co się stało znowu? No, co się stało, jak robiłeś, chciałyśmy zrobić piękne zdjęcie. A ja nie wiem, już miałyśmy tyle sytuacji, a potem? Teraz tą na moście.
Była bardzo niebezpieczna sytuacja. Słuchajcie, ale zna Karola oczywiście, o Karole idzie i ona widzi, wiecie, ona kadrami to wszystko sobie w głowie układa. Tak. I zobaczyła taki piękny kadr. No i to było na... Tylko ja niestety mam właśnie takie... Ja bardzo lubię, jak coś jest symetryczne. Jak coś jest proste. Tak. I żeby wyszło to zdjęcie tak, jak trzeba, Suzy musiała stanąć na środku ulicy. Musieliśmy złamać przepisy ruchu drogowego. Stanęłam na środku ulicy. Nie wiem, czy wejdzie to zdjęcie na Instagram, czy nie. W każdym razie może tutaj wrzucimy. No i tam... Ale wyszło ładnie. Jechały samochody i ja się trochę wystraszyłam, żeby ale... wrócić na chodnik, a jechał drugi samochód, no ale panowie się zatrzymali tam, wiecie. To było bardzo miło, bo jednak ci wszyscy ludzie nie trąbili tak, jak to robią ludzie w Polsce, tak. Tylko wszyscy machali, uśmiechali, tak. Ale tak nie robimy, trzymamy się ruchu drogowego, absolutnie. Tak. No i co, idziemy dalej. No, idziemy oj, piękna dalej. Wespa. Płoniemy bardzo mocno ten klimat, który jest naprawdę cudowny. Tak. No to nic, idziemy dalej. Idziemy dalej, tak. Z walizeczką, słuchajcie, mamy taką tutaj malutką walizeczkę. Ja tutaj przebieram się, właśnie się przebrałam w restauracyjce, bo zjadłyśmy. Idziemy jakąś tam stylizację opfotografować i znowu dalej. Tak, znowu dalej. Tak, tak. Dziś robimy zdjęcia przy słynnej fontannie Di Trevi i ona robi absolutnie piorunujące wrażenie i zauważyłam jedną rzecz, że podchodzą tutaj pary, małżeństwa, narzeczeni i tak dalej. I słuchajcie, wygląda to tak, że on robi 128 różnych zdjęć, tak? Po czym ona dostaje ten telefon, przegląda te zdjęcia i po prostu jest załamana. Dokładnie tak samo jak ja jestem zawsze załamana, kiedy mój pan małżonek robi mi zdjęcia. Ale słuchajcie, ja mam tutaj Karolę, więc moje zdjęcia są idealne. Dzisiaj mam na sobie stylóweczkę z lnianej tkaniny, więc jest mi przewiewnie i wygodnie, Cervesa. I do tego mam bardzo wygodne buty. Ja je pokazywałam na początku. Marco Schuss, polska marka. Przebiegłam ich wczoraj 20 km i dały radę. Podoba mi się, bo są złoto-białe, czyli tak jak ja lubię. Ja, mi się bardzo podobają te paseczki. Te paseczki z boku. Tak. Są super. Od razu mówię, że pod vlogiem jest kod rabatowy, także zaglądajcie, czytajcie. No i co? I teraz pokażemy wam, jak to się robi, jak profesjonalne influencerki to robią. Mamy piękne fontanny i teraz uwaga, idziemy. Idziemy się przebrać, bo to nie jest tak, że ja jedna stylizacja. Idziemy się przebrać. Wiecie, bo to jest taki Instagram kontra rzeczywistość, a my wam pokazujemy, jak jest. I mamy tutaj taką mini stóleczkę, w której ja się będę przebierać. I nikt mnie nie będzie widział, tylko jedna figurka. Takie wysacze tutaj tak trochę, a tu jest figurka. Także dziewczęta i chłopcy. No, nie będę oszukiwać, no po prostu tak to wygląda. W Warszawie jest łatwiej, bo mogę się przebrać w aucie, a tutaj muszę się gdzieś chować, ale to jest... dobra miejscówka właśnie, jak chcecie dwie stylizacje pod fontanną, tak jak ja. Także się przebieram i lecimy dalej. I kolejna zmiana stylizacji, kolejny dzień, słuchajcie. Zaczniemy od butów. Butów, tak. Bo buty są takie, widzicie, nietypowe. Też Marco Schuss. Troszkę się stresowałam, czy od tego nie będę miała odparzeń, ale nie mam. Beżowe, więc będą mi pasowały do wielu stylizacji. Jestem nimi zachwycona. Są właśnie fajne. Takie, no inne, coś się dzieje. Sukienka będzie we vlogu, to nie będę zdradzać kolejnym. Moja torebka sprawdzona i moje piękne okulary Fendi. Karola, pasują mi? Pasują, pasują, bardzo Karoli mi się bardzo podobają. Tak. I jesteśmy gdzie? Jesteśmy w cudownym miejscu, schody hiszpańskie. Będzie tu też piękny materiał w kolejnych vlogach, także spokojnie. No i co? No i lecimy dalej, przebieramy się i lecimy dalej. Teraz jedziemy jeść? Jeść? Tak. I tam, gdzie będziemy jadły, ja się dyskretnie przebiorę w toalecie. Tak to działa. Słynne schody hiszpańskie, a przy samych schodach ta-da-da, moje perfumy, które wzięłam ze sobą, Acqua di Parma. I teraz patrzcie, co jest na wystawie. To jest ten zapach, który tak strasznie mi się podoba. I mam wrażenie, nieodparte, że z tej dziurki leci ten zapach. Bo go czuję, albo czuję go na sobie, albo właśnie ten zapach. Ale numer. A
A teraz patrzcie na nasze drugie śniadanie, które wygooglowała oczywiście Karola niezawodnie. Jeśli jedzenie, to ja jej ufam, ona ma do tego dryki zdolności. Słuchajcie, jesteśmy w miejscu, w samym centrum tak naprawdę, tak, choć w bocznej uliczce. I mogłoby się wydawać, że w centrum musi być ultra drogo, a nie, bo ta deska dla dwóch osób to jest ile euro? To jest 5 euro od osoby, czyli, 10 euro. Cała deska 10 euro, tak. I tutaj chyba po 5 euro ten... Panini 6 euro. 6 euro. Tak, takie duże panini. O, czyli tak, popatrzcie, mamy 10 euro, 6 euro to jest 16, woda euro jakoś tak. Tak. Czyli drugie śniadanie w bardzo dobrej cenie. Czy to będzie pyszne? No to się zastanawiamy, bo tutaj jest, zobaczcie, bardzo, bardzo, bardzo ma dobre opinie. Ma dobre opinie to miejsce. Tu 5 jest miód. Gwiazdek na chyba 2000 opinii, czy 4000 chyba. To jest marmolada, więc możemy sobie tutaj kombinować, łączyć, smakować. Tak. Trochę głośno, więc... A, policja. Więc my już się zabieramy za jedzenie. Bardzo fajnie. Korzystając z tego, że na zewnątrz jest bardzo, bardzo gorąco i mamy teraz krótką przerwę w zdjęciach, godzina 14, więc naprawdę gorąc, pokażemy Wam biżuterię, którą zabrałyśmy tutaj ze sobą, która jest w najnowszym lipcowym Twoim stylu. Ta-da-da-da! Biżuteria polska Sadwa. Bardzo piękne wzory, już zaraz zobaczycie. Biżuteria, której motywem przewodnim jest motyl, czyli takie naturalność, piękno. I rzeczywiście ta biżuteria jest piękna na lata i fajna, bo taka kompatybilna z Waszymi stylizacjami. Zaraz Wam to pokażę. Zobaczcie, mam tutaj taką piękną szkatułkę i to właśnie kolczyki, które gdzieś tam pewnie zobaczycie w stylizacjach z motywem motyla. I tutaj mam więcej skarbów i na przykład tę brązoletkę bardzo ładną. Kolczyki małe i takie inne cuda, ale na Waszą uwagę zasługuje coś takiego, co przydaje się na wakacjach. Zobaczcie, piękna bransoletka ze złotym w środku wykończeniem, ale ją można zdjąć i wyjąć ten złoty kawałek skórki i mam, proszę bardzo, opcję czarno-białą. Czyli bierzecie jedną biżuterię, jedną bransoletkę, którą możecie oczywiście nosić też tak, ale możecie też właśnie włożyć tę skórkę, od której strony chcecie, bo ona jest z jednej strony biała, z jednej strony czarna. Kładamy, tutaj dobrze zapinamy. I mamy, proszę bardzo, wersję czarną. I to jest super sprawa na wakacje, no bo pasuje Wam ta biżuteria do stylizacji. Karola się zgłasza. Że jestem zachwycona tą bransoletką, jak wygląda z tym czarnym. Z czarnym, tak? Bo z czarnym jeszcze nie widziałaś, tak, bo ja miałam ze złotym, a z czarnym rzeczywiście fajnie świetna wygląda. Jest. I do tego jest też na przykład naszyjnik. Krótki też jest właśnie z motywem motylka i ten długi jest ze złotem. I zobaczcie, z drugiej strony jest na przykład taki piękny błękit. I też tutaj, słuchajcie, wkładam, ciach, 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 ciach i mam z motywem błękitnym. I też pięknie wygląda. Super, bardzo mi się podoba, naprawdę. Można oczywiście też nosić, no tak, po prostu, jak się chce, prawda? Więc naprawdę super sprawa, piękne te wzory. Zobaczycie więcej w kolejnych vlogach i tak... Jak gdyby ta biżuteria pasuje do mnie, bo jest taka delikatna, kobieca, naturalna. Ja takie wzory bardzo, bardzo lubię. Karoli też się podoba. Tak, chciałam powiedzieć, że ten wisior super na pewno wygląda na takim bardzo opalonym ciele. Prawda? I takie opalone ciało będziemy miały niedługo po Hiszpanii. Bo już możemy zdradzić, że razem lecimy z Karolą z Rzymu do Warszawy, parę dni w Warszawie i potem lecimy razem na wakacje. Tak. Także też coś nagramy. A kto to dzisiaj ma urodziny? Karola, 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Karola, czego Ci życzyć? Zdrowia, bo jak nam tego zabraknie, to sił nie będzie do pracy. No, zdrowie i tak, tak, tak. Dużo pracy, miłości masz dużo. Więc jeszcze więcej, ach niech będzie. Dużo biżuterii, ładnej. I wszystkiego, wszystkiego co najlepsze, żebyśmy zawsze miały taki dobry kontakt ze sobą i tak się lubiły w takie piękne miejsca, bo zobaczcie tutaj Karola naprawdę ma miło i teraz prezent mam nadzieję, że Ci się spodoba, proszę bardzo. Ojej, no i teraz uwaga, uwaga, czy jej się to spodoba? Czy jej się to spodoba? Tak. Tak? Trafiłam? Trafiłaś.
No pokaż, co to jest. No tak, to są ulubione perfumy Karoli. Najpiękniejsze na świecie. I będziesz teraz sobie je kojarzyć. Tak. Fajnie? Cieszysz się? Cudownie. Tak, USK wypłynęła. Bo to tak trafiony prezent to jest zawsze dobry pomysł. Wiesz co, Karola, mam jeszcze jeden prezencik dla ciebie, ale mam taki dylemat, bo on nie jest ładnie zapakowany, bo ja go kupiłam na ostatnią chwilę i jest tak nieprofesjonalnie i będzie, że jestem taka zła, jak ja mogłam ci to dać. Chciałabyś to mimo wszystko dostać? Tak. No dobra. No dobra, to idę, czekajcie, idę. Jestem ciekawa. Ale w ogóle jakie kosmetyki. No przydać się, prawda? Oczywiście. No dobrze, mam nadzieję, że z tego też się ucieszysz. Tylko wybacz, że nie mam opakowania, dobra? Ja powinnam teraz nagrać ciebie z mojej perspektywy. Ta-da-da-da! Pokaż nam do kamery, co to jest. To jest bluzka, którą jak Karola zobaczyła na mnie, to się tak strasznie spodobała. Bo to jest ta, pamiętacie zdjęcie z konikiem, tak, robiłyśmy i tak. Karola jak zobaczyła, jaka piękna i słuchajcie, trochę miałam problem, żeby ją załatwić w tym rozmiarze, bo nie było wszędzie, bo ona dosyć wykupiona i jej się bardzo podoba i jest. Piękna. No, trochę pognieciona, bo wiesz jak to w walizce, no to ja było wiem. Skomplikowane, walka o każdy dekagram, żeby się wszystko zgadzało, ale Karola jest, wybaczy. Dziękuję, proszę bardzo. Prawdę. No i cudownie, ojejku, już przyknęła się tymi perfumami, jeny, tak, ten Miss tak. Dior, ja ten Blooming Bouquet. Tak. Tak. W Hiszpanii, pokażemy ją w Hiszpanii, tak, super. Pokażemy. Dobrze, a teraz słuchajcie, koniec, bo już zaczynamy śniadanko, bo już kawa dawno wystygła, już zimną popijam. No już zimno. Ja jestem już tutaj w Watykanie po raz trzeci, ale Karola bardzo prosiła, aby w tym 35-stopniowym upale przyjechać tu i zobaczyć Watykan na własne oczy, więc... No i robi wrażenie. Robi wrażenie, słuchajcie. Że tak naprawdę to było takie, że tu weszłam na tą ulicę, na którą widać było ten... Watykan, i no. Patrzę tego Piotra i powiem wam, że zrobiłam takie... Wow. Więc dobrze, niech jej będzie. Pięknie. Ale się ubrałyśmy na różowo. W koszulach słynnych już. Mamy chwilę przerwy znów, bo jest naprawdę gorąco, ale pokażemy wam coś pięknego. Coś, co mnie zachwyciło, a mianowicie wreszcie mam dobrane idealnie do rozmiaru mojej twarzy okulary przeciwsłoneczne. Tak, ja już nie mogę się doczekać, aż mi je też przymierzyć, bo tak. Mi tak świeci że zaraz się dam. Słuchajcie, bo było tak, że mam piękne okulary, które przygotowała dla mnie certyfikowana stylistka okularowa, pani Pamela Pawelec. Zostawię wam namiary pod vlogiem, bo to taka moja współpraca instagramowa, ale może was też tam zainteresuje. I ta pani przeprowadziła taką ankietę ze mną, bardzo dokładną, dużo pytań, jakie chciałabym te okulary, w jakich ja będę się czuła dobrze i tak dalej, i tak dalej. Następnie jej wysłałam kształt mojej twarzy, w ogóle związane włosy, z profilu, tam pod boku, prosto, na różne sposoby. I właśnie pani Pamela dobrała mi 3 oprawy, które zaraz zobaczycie i ocenicie, które są najlepsze. I to jest w ogóle super sprawa, bo tak naprawdę przez Skype'a czy przez Zooma można się umówić na wizytę taką online i pani poznaje kształt twarzy, co lubimy, czy chcemy bardziej metalowe, czy drewniane to oprawki, jakie kolory lubimy i dobiera właśnie idealne oprawy. I teraz ja wam pokażę, bo ja byłam przekonana, że mam idealne oprawy z Gucci'ego. Ten mój model, o który często pytacie, 0034S, ale tu mam lepszy model, mam takie wrażenie. One są ciuteńkę mniejsze. Ja wam podlinkuję, co to za model dokładnie. Zresztą mogę powiedzieć już od razu. GG09 0960SA 002. I one dużo lepiej na mnie leżą. Zobaczcie, na mojej twarzy. I się prezentują następująco. Co ciekawe, damy teraz przymierzyć je Karoli, bo tej jednej dałam przymierzyć, bo taka była prawda. I Karola w nich wygląda chyba jeszcze lepiej ode mnie. Proszę bardzo, teraz próba na Karoli. I jak Karola? No fajnie. No fajnie. One są ciuteńkie, tak wyciągają fajnie, fajnie twarz. Fajne jest to, że bardzo są ściemnione i tak.
tutaj bardzo razi słońce. Ja naprawdę widziałyście pewnie przed chwilą, że ja siedziałam po prostu zmrużone oczy, żeby cokolwiek tam widzieć. A tu zdają. Super wyglądają. Te Karola mierzyła, to się przyznamy, ale kolejnych, słuchajcie, Fendi nie mierzyła. I teraz jest próba, najpierw ja. Bardzo mi się podobają, one mają tutaj takie, nie wiem jak to nazwać, na całej długości. Tego nie widać i to w ogóle nie przeszkadza. Fendi Roma Amour. Taki napis, ale wy tego może nie widzicie, nie wiem czy to widać czy nie. I słuchajcie, próba numer 2 i to są oprawy numer 2. W ogóle powiedzcie w komentarzu tam poniżej, napiszcie, w którym wyglądam najlepiej. I te są takie. Fajne. Te są brązowe, bo też właśnie było pytanie o kolory. Ja chciałam zobaczyć czarne, ale chciałam też brązowe. I też jest w nich coś takiego. I teraz Karola tych nie mierzyła. Zobaczymy, jak będzie wyglądała w tych. Czy się będzie czuła, czy jednak to nie to. No nie wiem. Te chyba już nie tak, prawda? Ty jesteś Gucci Gang. Ja jestem team Gucci. Bo pierwsze były Gucci, a te są Fendi, a ja jestem bardziej o tak, dobrze. Dobrze. Mi się podobają jedne i drugie. Ale wydajcie znać, które najlepsze. I słuchajcie, teraz trzecia opcja, to są takie kocie. I to są takie lubię. Valentino. Tych też Karola nie mierzyła, więc zaraz przymierzymy. Oj, tam jakieś mecze w tle słychać. Uwaga, ja mierzę najpierw. Valentino. Ta-da-da-da. Miau, mrau, nie? No, one są piękne. Piękne są też, prawda? I teraz Karola, uwaga, tych nie mierzyła jeszcze. No jak? No, też fajnie. Też fajnie. To są chyba takie kształty, wydaje mi się, że lepiej pasują do wielu twarzy. Ale Karola oczywiście jest Gucci Gang, a ja chyba też, tak. Ale wszystkie mi się podobają. Mi do ciebie w sumie wszystkie są ładne. Karola, jeszcze ten, standardowa, Milka. Także wszystkie ładne namiary na panią Pamelę zostawiam pod vlogiem, bo naprawdę bardzo fajnie dobiera oprawy. Jestem zachwycona. No świetnie w nich wyglądasz. Mega mi się podobają. Lecimy dalej. Tak. Cóż za poświęcenie, uwaga, uwaga, patrzcie na to. Stoimy w kolejce do tamtej z tyłu restauracji, bo jest podobno super smaczna. Specjalnie jechałyśmy tutaj autobusem. Autobusem. 15 minut? 20? No, jakoś tak. Jesteśmy w nieturystycznej części takiej, wydaje mi się, Rzymu, prawda? Tak. Jakoś tak bardzo, bardzo tak, dużo Włochów tutaj i samych Włochów. No i mamy mieć podobno super ekstra urodzinowy lunch. Kolację. Tak. A czy będzie smacznie? Zobaczymy zaraz. Pokażemy wam, no, co tam na talerzach. Restauracja ma na 5000 opinii, ocenę 5. No, maksa ma, więc musi być smacznie. O, i przesuwamy się w kolejce i już zaraz będziemy my. Czekamy, pan tu robi, pan tu pilnuje naprawdę kolejki, więc plus. I poczekałyśmy 15 minut, warto było, bo tak naprawdę to jest urodzinowa kolacja Karoli. I teraz tutaj stukamy aperolkiem. I będziemy konsumować przystaweczki, a potem pokażemy wam resztę, ale słuchajcie, jest fajnie, bo klimat jest, co Karola? Jest. Czy tak sobie wyobrażałeś swoje urodziny? Nie, chyba bardziej z Mateuszkiem, co? No już trudno, no już trudno, oj tam. Jest fajnie, jest fajny klimat, słuchajcie, wielka restauracja. A, Karola, to się powinna urodzić w tych Włoszech. A ona lubi gotować, makarony, wszystkie inne takie historie, smakować życie. Dolce Vita. Nie lubię jeść tak w biegu, lubię właśnie tak jak oni. Celebrować, tak. To prawda, to się wszystko zgadza. Dobry Karola, dobry. Przystawka była przepyszna. Niby bruschetta, niby nic szczególnego, a jednak. A teraz mamy makaronik Karola carbonara. Słuchajcie, Karola testuje prawie wszędzie carbonary, bo ona robi genialną sama. I chce sprawdzić, czy ktoś robi lepszą od niej. I ta jest pyszna, tak? Jest lepsza. Jest lepsza. Ja mam, słuchajcie, sałatkę z brazolą, ja bardzo lubię.
bakłażan zapiekany tutaj w jakieś oliweczki i oczywiście parmezan, więc wcinamy naszą urodzinową kolację. Karola podkrada mi, bo ona jest serowa, słuchajcie. I żeby sprawić jej przyjemność, to na następne urodziny jej kupię deskę serów. Prawda, Karola? Tak. Albo zrobimy taką w Hiszpanii. Tak, dobrze. A teraz słuchajcie, kończymy. Tam dalej w oddali nie widzicie, ale jest kolejka, ludzie czekają do restauracji. Bo jest pełno i jest pysznie. Jednak warto, Karola, prawda, korzystać z tych poleceń. No ja zawsze korzystam z tych poleceń, ponieważ no, ja jestem w ogóle najgorszą osobą wyjściem do restauracji. Tak. Bardzo wybrzydza, Karola. Ja najpierw muszę sprawdzić restaurację, opinię na Google. Muszę sprawdzić... Ile tam gwiazdek, tak. TripAdvisor. I dopiero wtedy idziemy. Dopiero wtedy idziemy jeść. Także okej. Okay. Jemy, jemy. Smacznego. Jesteśmy po przepysznej kolacji. Tym bardziej się cieszę, bo to kolacja urodzinowa Karoli. A Karola napisała na swoim stories, właśnie widziałam, bo wiecie, my tu storiesujemy, a tu jemy, że carbonara 11 na 10. Tak. Więc super trafiłyśmy, warto właśnie jeszcze raz podkreślę, czytać opinie innych turystów, czy tam innych stołujących się. I jeszcze jedna rzecz, patrzeć na to, gdzie jest dużo miejscowych. Dużo miejscowych, ponieważ tak. tutaj są właśnie sami Włosi, naprawdę. Zgadza się. I teraz słuchajcie, za mną dyskretnie Karola pokaże tę kolejkę do restauracji, która się okazała absolutną petardą. W ogóle jesteśmy w takim miejscu, gdzie czuć ten włoski klimat, włoskie emocje, po prostu. Tak, wszyscy tutaj ze sobą się spotykają, rozmawiają, tam gra muzyka, tam jakaś kolejna grupka i po prostu, o, to znowu kolejka do restauracji Suzy, a tutaj właśnie zobaczcie, po prostu jest... Ja myślę, że oni są tak samo spragnieni. Oni są bardziej spragnieni. Jeszcze bardziej może niż my, prawda? Tak, tak. Ponieważ oni są przyzwyczajeni do takiej celebracji i im tego zbrakowało. Te restauracje tutaj otworzyły się później niż w Polsce. Tak, są pełne. Tak. Było pysznie, bardzo dobra restauracja. Zobaczcie, nawet nie ma specjalnych szyldów. Nie ma właśnie. Ale kto ma trafić, to trafi. Więc my trafiliśmy. Wracamy powoli już do domu, do hotelu spać. Tak, ale jeszcze zakupy wcześniej. Jeszcze Karola chce kupić ser do Polski. Ser, wino i makaron. Okay. No już jesteśmy w Polsce. Jedziemy sobie już autem, bo wygodnie się parkuje samochodem na lotnisku Modlina i to chyba koniec tych zalet tego lotniska. Tak, tak. Bo tam parking niewiele kosztuje, natomiast to przejście po płycie lotniska w deszczu było dosyć emocjonującym przeszyciem. To tak tylko na marginesie. Chciałybyśmy podsumować nasz wyjazd do Rzymu. Karolina jest zachwycona. Bardzo. Swoimi urodzinami w przepięknym Rzymie. Jestem przeszczęśliwa i właśnie jak wylądowałyśmy, zrobiłyśmy testy, powiedziałam to sobie, że jestem przeszczęśliwa. Bo musiałyśmy jeszcze zrobić testy covidowe, żeby nie mieć kwarantanny i bardzo tego pilnowali tym razem na lotnisku. Zresztą byłyśmy na to przygotowane. 170 zł zapłaciłyśmy, tyle samo ile w Warszawie, jak leciałyśmy z Warszawy do Rzymu. Pewnie już te testy już nie będzie trzeba niedługo, no ale my zrobiłyśmy. Kolejki nie było, poszło sprawnie, pani tam delikatnie też załatwiła nam nos. Tak. I jest po kłopocie. Dobrze, wracamy do tego, jak było. To jeszcze może powiedzmy o testach, że we Włoszech sprawdzali te testy bardzo wyrywkowo i... Tak, jak wylądowałyśmy, tak, nas nie sprawdzili. Wyrywkowo tam jedną, dwie osoby wzięli i sprawdzili test, a całej reszty nie i po prostu wyszłyśmy na miasto. Rzym. Rzym jest miastem absolutnie pięknym. Tyle zabytków to nie ma nigdzie w jednym miejscu. Rzym jest też, będziemy mówić o zaletach i wadach, jest też miastem brudnym. Bardzo. I słuchajcie, ilość petów, papierków, maseczek walających się po mieście była naprawdę zatrważająca, bo ja mam różnicę z Wiedniem, w którym byłam tam 10 dni wcześniej, tak, gdzie było totalnie czysto. Dwa, wszystkie krawężniki, chodniki są bardzo krzywe i współczujemy wszystkim mamom z wózkami. Tak,
I jeszcze bardzo, co mi bardzo przeszkadzało, i w sumie Suzi tobie też, to to, że ogródki restauracyjne są rozłożone na tych chodnikach, tak. Gdzie te chodniki naprawdę są wąskie, bo te chodniki mają z 1,5 metra, tak, a tam są jeszcze, mieszczą się stoliki, więc no... Tak, przejście w niektórych momentach chodnikiem graniczy z cudem, bo tam jest, nie wiem, 15-20 centymetrów, więc jest stąd ciężko. Tak. Ogólnie Włosi bardzo mili. Panowie, bo z paniami to tam mało miałyśmy do czynienia, ale panowie nas zaczepiali, uśmiechali się, byli przemili i to jest bardzo dowartościowujące, przyznam szczerze. Rzeczywiście, to byli, było naprawdę... Nie, byli naprawdę bardzo mili, ale też właśnie panowie, bo tak. Panowie po prostu szło się ulicą, oni ciało, bardzo, bardzo mili, wszyscy uśmiechnięci. Fajne było to, że jak robiłyśmy zdjęcia, to te osoby nam się nie pchały w kadr, tylko czekały. Czekały, ale na przykład po prostu przechodziły drugą stroną, to było super, naprawdę. Tak. Następnie, moda Karola w porównaniu z Mediolanem, co powiesz? W Mediolanie ludzie są bardziej stylowi, ale są przebrani, to już same dogadne. Niektórzy, bo oczywiście niektórzy mają ten super luz. A w Rzymie mam wrażenie, że ci panowie mają właśnie taki większy luz niż ci panowie w Mediolanie, ale za to panie są bardzo, bardzo, bardzo wulgarne. W sensie, znaczy, uroda kobiet tam w Rzymie, tak nie każdej pojedynczej pani, ale rzeczywiście sposób malowania, mocna opalenizna i przy okazji niestety zmarszczki wychodzą, bo jak opalenizna to i zmarszczki, mocno pomalowane usta i te ale stylizacje, to nie był Mediolan. Stylizacje właśnie. Stylizacje tych dziewczyn w Rzymie są takie bardzo, one są bardzo rozebrane, jeszcze młode dziewczyny. Szczególnie młode, bo te starsze, no to wiadomo, one mają taką... Mają tą klasę. Nie, tak, bardzo dużo też było, bo to nie jest wszystkie, ale też właśnie bardzo dużo było takich pięknych kobiet. Tak. Zadbanych, eleganckich, z piękną biżuterią, że aż się chciało, po prostu chłonęło się ten widok przyjemny, ale właśnie też spotkałyśmy na przykład ten blond jednak był szuk. No tak, tak, ale właśnie te młode dziewczyny takie są, no bardzo były rozebrane. Tak, za bardzo dla nas. Naprawdę były bardzo, bardzo rozebrane. I no i to, jeszcze ja co zauważyłam, ale to już zauważyłam też w Mediolanie, że Włoszki mają niesamowite upodobanie do bodków w lecie. Tak, tak, wszystkie bodki w bodkach latam, w kobłojkach, takich tak, wyższych. Tak. Także szacun, bo tam 32-35 stopni było. To jest to. Jedzenie. Słuchajcie, dla mnie, która przeszła na jedzenie bez cukru, która no jem zdrowo, jem dużo ekologicznych i tak dalej, bio i w ogóle pilnuję się. Tam nie miałam czasu, żeby się pilnować, żeby poszukać i tak dalej. Jadłam to, co popadnie. Powiem wam, że tak mi było ciężko na żołądku. W ogóle brzuch mi od razu wywaliło, bo ja już się odzwyczaiłam od tych pizzy, od tych makaronów, sosów i takiego ciężkiego jedzenia. Choć oczywiście jak to się je, no to jest pyszne. Aczkolwiek w ostatnim dniu już pizzy nie mogłam zjeść. No ja już było za dużo. Po prostu dużo, dużo. Jest dla mnie ta kuchnia za ciężka. Pewnie gdybym tam poszukała, nie wiem, sklepów, restauracji, to byłoby mi byłoby łatwiej, ale nie było takich dostępnych. Mogę ja coś powiedzieć? W restauracji. Mogę ci przeszkodzić? O, tak, i ten, ja chciałam powiedzieć, że dla mnie, znaczy te makarony, pizza okej, bo ja lubię takie rzeczy bardzo, lubię włoską kuchnię. Jednak co mi bardzo przeszkadzało w tym wyjeździe, że no niestety te śniadania. Ja śniadania w hotelu, porażka. Ja lubię śniadania na słodko, ale to od czasu do czasu. Nie da się tego jeść codziennie, a niestety no, śniadania w naszym hotelu to były krosanty. Tak. Krosanty z czekoladą, krosanty z kremem budyniowym, krosanty z marmoladą, ciastka, kruche ciastka drożdżowe, tak. Słodkie jogurty, owoce, takie wiecie, w syropie. Wszystko na słodko. Marmolada, tak, Nutella. Bo oni po prostu miód. Tak jedzą Włosi, tak? No my jemy wytrawnie, my Polacy, czy tam inne nacje, a oni jedzą na słodko. Ich śniadanie jest małe, słodki rogalik, kawa, dziękuję. Raz wzięłyśmy śniadanie do pokoju i przyniesiono nam gofry.
były tak słodkie, że pięknie wyglądały. Jeden gryztak, ale całego nie dałam rady zjeść, bo dla mnie to ja był sam cukier. Tylko spróbowałam, bo faktycznie to był cukier, ale zamówiłyśmy naleśniki, i które były bardzo dobre, bo nie były słodkie. Co jeszcze, Karola? A, nasze podróże Uberami, powiedz, Karola. Mogę jeszcze coś do jedzenia dodać? Tak, oczywiście. Że zawsze. Nutella smakowała w ogóle całkiem inaczej niż w Polsce. Naprawdę, ja nie jestem fanką Nutelli, ja naprawdę nie lubię Nutelli, a ja tam zjadłam takie dwa małe opakowania Nutelli. Tak Karola twierdzi. Słuchajcie, tak, Ubery. Jeździłyśmy samymi wypasionymi Uberami, tak. Bo słuchajcie, było strasznie gorąco i żeby przemieścić się z jednego miejsca do drugiego, to czasami korzystałyśmy właśnie z Uberów i podjeżdżały tylko BMW i Mercedesy i to takie, słuchajcie, nówki sztuki. Tak. Albo takie jednoroczne, naprawdę piękne auta, w środku dużo miejsca, czysto, elegancko. Panowie byli za każdym razem, tak, w garniturach. Niesamowite w porównaniu z tym, co w Polsce. Tak nie wyglądają w garniturach. No nie. Nie. Ubery w Polsce to jest naprawdę. Tak. Niekiedy ciężki temat, źle pachnący temat. No właśnie. Uber z lotniska do centrum, do hotelu 30 euro. I tak samo taksówka. Więc uważam, że lepiej wziąć Ubera. Te samochody są naprawdę tak wypasione. Tak. Co jeszcze, Karola, z takich rzeczy? Komunikacja miejska na plus. Na plus, tak. Jeździłyśmy autobusami i bardzo w porządku. Autobusy są klimatyzowane, więc nie jest gorąco. No i tak. A, sklepy. Mijajcie sklepy w centrum Rzymu. Lepiej wejść w boczną uliczkę, tak. Od razu będzie 30 albo 5% taniej. Właśnie jakiś tam na przykład znaleźć jakiegoś Carrefoura czy coś takiego, ale no nie w centrum. Przykładem jest na przykład limoncello, które kupiłam w Carrefourze na uboczu, które kosztowało 3 euro. W sklepiku obok naszego hotelu w centrum to samo limoncello kosztowało 10 euro. No. Tak było, tak było. Więc tyle. No wiadomo, chcą przyciąć na turystach. No i co? No i tyle. Było przyjemnie bardzo. Bardzo, chociaż lądowanie w Polsce troszkę nas wytrząsło. Troszkę. I było to lądowanie z przygodami, jednak było warto. Dało jestem się. Przeszczęśliwa i bardzo Ci dziękuję, że w ogóle. Ja też Ci bardzo dziękuję. A i mam piękne zdjęcia. Bo dzięki Karoli mam piękne zdjęcia i piękne vlogi będziecie oglądać. No i co? No i jedziemy za tydzień do Hiszpanii. Lecimy znowu. Będą znowu jakieś fajne zdjęcia. Trochę się opalimy, trochę może nad basenem zrobimy zdjęć, coś tam pokombinujemy. No dobrze, to żegnamy się, całujemy. Jeśli się vlog podobał, to łapki w górę. I subskrybujcie. I subskrybujcie kanał. I do następnego vloga. Całujemy.